Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobię szybką, dobrą przekąskę, czyli piadę. Piadę na dwa sposoby. I do tej piady będzie mi potrzebna na pewno tortilla. Ja ją kupiłam w Biedronce. Tutaj w środku jest 5 sztuk tych placków tortilli. Majonez, ketchup. Zrobię jedną z jajkiem, a drugą z szynką. Mam tu jeszcze zieloną sałatę zwykłą, ogórek, pomidorki i mozzarellę. Oczywiście każdy może dać to, co lubi do piady. Zapraszam. Na początek wszystkie składniki kroję w plasterki, czyli ogórka, pomidorka, serek mozzarella. Jajka. Na suchą, rozgrzaną patelnię wrzucam jeden placek tortilli i podgrzewam go z obydwu stron. Tortille podgrzewamy około 10 sekund na rozgrzanej patelni z każdej strony. Gorącą tortillę dajemy na deskę. Smaruję majonezem. Troszkę mi jest źle robić to jedną ręką, ale chcę Wam pokazać z bliska. Kto lubi ketchup, daję jeszcze ketchup. Następnie sałatę zieloną. Na sałatę daję szynkę. Na szynkę pomidorki. Oraz na pomidorki mozzarellę. Następnie wszystko razem zawijam. Razem zawijam, przekrawam na tył i podaję na talerzu. To jest
wersja z szynką. Teraz zrobię wersję z jajkami. I znowu podgrzewam na suchej patelni tortillę. 10 sekund z każdej strony. Ona tutaj tak, jak już tak puchnie, widać nawet to, ona już jest dobra z tamtej strony. Teraz z drugiej. I teraz kto woli wersję z jajkami, to będzie wersja z jajkiem. Majonez, ketchup. Zielona sałata. Jajka. Ogórek. I pomidorek. Jak macie szczypiorek, można posypać jeszcze szczypiorkiem. Możecie do tego włożyć wszystko. Możecie włożyć oliwki, jeżeli lubicie, czy jakieś inne warzywa. To już od Was zależy. Wersja z jajkiem. Ja się z Wami żegnam. To są tortille, tak wyglądają. Są pyszne, polecam Wam. Do zobaczenia. Pa!